Welcome to second year flying. Although you all apparently learned to fly last year, the apparently is directed at you, Mr. Longbottom. A refresher course is in order. Mr. Potter, would you please come over here so we can run through the basics? Please, will you fly up slowly? Good start. Now return to hover above the ground again. No, specjalnie byłem teraz cicho, żebyście mogli zobaczyć, jak między innymi wygląda ten tutorial. Tak więc, no, wciskamy sobie teraz X. Good. At least you have broom control, however basic. Let's try something a little more difficult. I assume you can see the magical rings. Kindly fly through them all for me. No i jedziemy z koksem. Lecimy, lecimy, moi drodzy. Znowu mamy tutaj naszego znanego i lubianego Supermana 64. Tak jest. Po raz kolejny mamy latanie nie nad pierścieniami, a w pierścienie w sumie, no bo wlatujemy do środka tych pierścieni, no nie? Tak więc... Well done, Potter. I think you're ready to take this year's flying exam. You have approximately 2.5 minutes to fly through as many rings as you can. Your course through the rings will get progressively more difficult, and only the most expert flyers ever manage to complete it. I ruszamy. Teraz chyba będziemy mieli jakąś wybraną liczbę tych pierścieni. W sensie, że będziemy musieli jak najwięcej ich zebrać. Tak przynajmniej mi się wydaje. No chyba, że Madame Hooch znowu tutaj będzie chciała, żebyśmy zebrali tylko wybraną ilość i ten, i na tym zakończyli. Aczkolwiek coś mi podpowiada, że jednak już teraz będziemy musieli jak najwięcej ich po prostu zebrać. No ale mogę się mylić, oczywiście, że tak. W szczególności, że zbyt blisko jesteśmy Madame Hooch, no nie? Więc podejrzewam, że to jednak jeszcze nie będzie to. Podejrzewam, że to dopiero jest taki właściwie trening, żeby przypomnieć sobie, na czym to wszystko polegało. No i już pierścienie zmieniałem kolor, już zupełnie inny kolor mamy tutaj. Tak więc sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Mamy póki co 34, no teraz 35. I w ogóle to jest fajne, że Madame Hooch powróciła w tej wersji Komnaty Tajemnic, no bo jak pamiętacie, jej nie było w ogóle w Komnacie Tajemnic na PC-ta, ani nie było w wersji na PS1. A tutaj jednak ona się pojawiła, co osobiście mi się podoba, no bo kurczę, troszeczkę... No... Ja mam sentyment do pani Hooch osobiście, bardzo lubię tę postać. Jest co prawda trochę surowa, jeżeli chodzi o nauczanie, no ale no nie oszukujmy się, jeżeli nauczyciel jest troszeczkę surowy, to chyba nawet i lepiej, że jest surowy, no bo no nie oszukujmy się, ale jeżeli będzie zbyt lightowy, no to co taki uczeń się nauczy, no nie? Ona zresztą tak trochę Neville'owi pocisnęła, no bo nie oszukujmy się, ale Neville miał swoje różne perypetie w Kamieniu Filozoficznym. Ci, co będą pamiętali, to będą pamiętali. No, póki co zebraliśmy całkiem sporą ilość tych pierścieni. Zaraz będzie 80. No, tak. Tak myślę, że może do tej stówy się zmieścimy. Może, w cudzysłowie. Pamiętajcie, że może się równie dobrze nie udać. Ja tam nie nastawiam się na to, że będzie stówa, ale... Wszystko w naszych rękach, jak to się mówi. O, i jesteśmy sobie już teraz nad... nad murem Hogwartu. O! Congratulations, Mr. Potter. A truly outstanding performance. You really are one of the most talented flyers I have ever seen, and you deserve the highest grade, a distinction. O kurczę, żeśmy zdobyli najwyższą ocenę z tego, co tutaj Madame Hooch powiedziała. Ładnie. Ej, podoba mi się to. Jestem jak najbardziej zadowolony. Was exhausting, Harry. I'm off to bed. See you later.
Ron, czym ty się zmęczyłeś do cholery jasnej? Ej, bo ja czegoś tutaj ogólnie, moi drodzy, nie rozumiem, nie? Jakby... Ja rozumiałbym, gdyby Harry to... O, proszę, zobaczcie. Czy to jest ta tarcza z misji bonusowych? Tak, z tych dodatkowych misji. Dobrze, że ja tutaj przyszedłem. Ja bym rozumiał wszystko, gdyby Ron, nie wiem, jakkolwiek się wysilił. Jakby wiecie, latał tą miotłą i tak dalej, robił cokolwiek, ale on tylko stał i się patrzył. On stał i się patrzył, jak Harry, kurde, lata na tej miotle, jak zdobywa punkty. I to tyle, on nic nie robił takiego, więc mówienie, że on jakoś się super zmęczył, do mnie absolutnie nie trafia. Już prędzej Harry się zmęczył, bo on musiał się psychicznie przygotować na lot nad całym Hogwartem, no nie? A tutaj mamy w ogóle jakiś magazyn, który jest zamknięty. I swoją drogą bardzo ładne przejście tutaj jest. Mega mi się to podoba. Zresztą te widoki też są bardzo ładne, takie. Bardzo mi się one podobają, hehehe. No, ale dobra. Myślę, że możemy tutaj teraz sobie wcisnąć select i skończyć dzień. Nie ma co. Chciałem osobiście pójść całą drogę do Hogwartu, ale stwierdziłem, że troszeczkę se skrócimy. Jeżeli mamy taką opcję, to czemu nie? Point totals are being calculated. Slytherin. Ravenclaw. Hufflepuff. Gryffindor. Gryffindor is in the lead. No i to się rozumie, panie, kurde, Dumbledore. Jesteśmy, kurde, na prowadzeniu, a nie tam jakiś, kurde, ślizgoni, jakiś tam Slytherin śmieszny. Bardzo dobrze, to mi się podoba. No ja to, jak widzicie, musiałem już sobie lampkę zapalić, ponieważ pomimo, że jeszcze jest jasno na podwórku, mimo, że jest godzina 20, to jednak, kurde, już z tej perspektywy, jak pada u mnie słońce, to było troszeczkę ciemno, przez co trochę ciemny wyszedłem na kamerce. Ale no, jedna rzecz mnie bardzo zastanawia, bo my mieliśmy dopiero pierwszą lekcję w zasadzie. Jakim cudem już jest podsumowanie punktów, skoro mieliśmy jedną lekcję i w zasadzie nic nie zrobiło się do tego czasu? Skąd w ogóle my żeśmy te punkty wbili? No bo ja rozumiem, że zdobyłem największą ilość punktów przez teraz Quidditch. Znaczy, Boże, nie przez Quidditch, tylko przez lekcję latania u Madame Hooch, ale skąd w ogóle te punkty się wzięły? To mnie bardzo zastanawia. Znaczy, okej, rozumiem, to jest świat Harry'ego Pottera, ale trochę to jest nielogiczne, nie będę tego ukrywał. Ale dobra, mniejsza z tym. Schodzimy sobie w dół zobaczyć, co będzie dalej na nas czekać. Tu Hermiona na nas czeka, ale. Thanks for finding the merit badge, Harry. You deserve a wizard card. Nie mogłem sobie odpuścić 15 karty. To więc zobaczmy, kogo tym razem będziemy mieli w folio magii. Właśnie, w folio magii. Miranda Goshawk, 1921, czasy obecne. No. Okej. Tak więc to jest tutaj popularna pisarka, z tego co przedstawia tłumaczenie, aczkolwiek ja jestem dobry i hojny chłopak. Tu macie przetłumaczone pod spodem dokładnie, co tutaj jest na tej książce napisane. A teraz w ogóle zastanawiamy, co to jest. Tego nawet nie możemy wybrać. Lol, szkoda. Dobra, idźmy w takim razie z fabułą dalej. Zobaczmy, bo tutaj Hermiona stoi, więc coś prawdopodobnie nas chce. Harry, just the person I've been looking for.
Something dreadful has happened to Neville. He's got himself trapped behind a tapestry. And I suppose you want me to get him out. Would you? That's so kind of you, Harry. He's out here. Neville? How did you end up back there? He was looking for Trevor, his toad, and he went the wrong way. Now he's stuck. Well, can't you get him out, Hermione? No, I've tried everything. We need a severing charm. And where am I going to find one of those at this time of night? Herbology Greenhouse 3 in the grounds. Except, to get in, you're going to have to find out how to pull up hawk lumps. If you go to the library, there's an excellent book by Professor Lockhart. That'll tell you how to do it. Okay, so I've got to go into the library on the second floor and get a copy of Lockhart's book, and then go out into the grounds and find my way into the Herbology Greenhouse to get the severing charm. Sorki za takiego jumpscare'a w postaci nagłego mignięcia, że ja chciałem ten się pojawić i tak dalej. Ale chciałem przez chwilę coś powiedzieć, ale zapomniałem, że tutaj te postacie bardzo często lubią zrobić sobie chwilę pauzy i sobie porozmawiać. Tak więc w dużym skrócie, Neville jest idiotą, ponieważ zablokował się w tej takiej właśnie szacie Gryffindoru, którą mogliśmy zobaczyć. I teraz naszym zadaniem jest dostanie się do biblioteki i nauczenie się czaru, który sprawi, że... Zasrani prefekci. Zapomniałem, że oni się kręcą w nocy teraz. O Jezu, jak ja kocham wersję PC-tową za to, że tych prefektów nie ma. Nie no, musi być od czasu do czasu utrudnienie i to mi się w sumie podoba, że prefekci są, mimo że ich bardzo nie lubię. To z dwojga złego wolę to niż przesadnie pusty Hogwart, jaki miał miejsce w wersji PC-towej, czy w wersji na PS1 momentami. Serio, wolę już coś takiego, no nie? Wracając do tematu. Musimy teraz dostać się do biblioteki, by nauczyć się nowego czaru i uratować Neville'a z tarapat, ponieważ obecnie Neville sobie, kurde, utknął i tyle w temacie. To chyba było trzecie piętro. Ale nie mam pewności. Nie, bo na trzecim piętrze... O, mamy tutaj jeszcze tego. Biuro profesora Dumbledora. I klasa trzecia D. Więc jednak się pomyliłem i biblioteka jest na wyższym piętrze, czyli prawdopodobnie piętro numer 4, History of Magic. Okej, więc teraz sprawdzamy, gdzie tu będzie biblioteka. Nie, to nie tu. Kurde, gdzie jest ta biblioteka? Chyba, że to było na piętrze drugim. Kurczę, nie pamiętam. A, tutaj, widzicie? To mamy łazienkę dziewcząt. No, tu musimy iść. Teraz będziemy mieli dopiero wyprawę. Jak tutaj, kurde, prefekci nocą patrolują, no to będzie bardzo ciekawie. Okej, dobra. Ja wszystko rozumiem, ale chciałbym teraz jakoś... Wow, kurde. Hej! Ale chamy, zabrali mi punkty. Ale chamy w tym momencie. O nie, tak się bawić nie będziemy. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Dobra, szybko przebiegamy. Go. I'm sure there's someone sneaking around here. Tu mieliśmy przejść. Jezu, ja się wystraszyłem, że oni mnie zaraz trafią. Matko boska, nigdy więcej. Dobra, już nie cwaniakujmy. Myślałem, że tamtędy miałem iść, bo te drzwi tak ładnie wyglądały, a już bym, kurde, chciał otworzyć sobie i przejść dalej, ale się okazało, że to nie te drzwi chciałem otworzyć, ale wtopa. O Boże. Dobra, jesteśmy tutaj. Ominęliśmy prefektów i innych tam, kurde, przygłupów. Nie no, w sumie tylko prefektów, bo tylko oni tutaj patrolują. No, ewentualnie zawsze mogą być nauczyciele, ale póki co żadnego nie widzieliśmy i całe szczęście.
I trzeba uważać na zabójcze książki, ponieważ one będą nas atakować, a ja nie chcę mieć z nimi żadnej konfrontacji, więc chyba sobie unikniemy ich i pójdziemy gdzie indziej. Tak mi się wydaje, że będzie na lepiej. I to jest chyba ta książka. Tak mi się wydaje. A copy of Marauding with Monsters by Gilderoy Lockhart. No, nie do końca. Nie do końca to, ale no niech będzie. Powiedzmy, że zebraliśmy coś dodatkowego przy okazji. A teraz musimy poszukać tej właściwej skrzynki. Tylko gdzie ona może być? O, tutaj mamy ektoplazmę. My chyba wiemy, co to jest ta ektoplazma. O kurde. Dobra, nie będę cwaniakował, bo widzę, że tutaj latające duchy są. Lepiej na nie uważać, bo one zabierają fasolki. Wow. Tu zamknięte. No lepiej uważać, bo one tutaj jak widać pragną tego, żebyśmy zostali może nie tyle co schwytani, co po prostu no bo chcą nam zadać damage, nie oszukujmy się, no nie? Tu mamy zamknięte, cholera jasna. Dobra, to teraz potrzeba nam znaleźć książki, która będzie tą właściwą. Tylko teraz pytanie, gdzie ona może być? O, warto było sobie wziąć parę fasolek. Aj, kurde, za dużo jest tych książek tutaj. Ja rozumiem, że to jest ta... Ja rozumiem, że to jest biblioteka, chciałem przez chwilę księgarnia powiedzieć, no ale dobra, może nawet i być księgarnia. Ja wszystko naprawdę rozumiem, ale trochę jest ich tutaj za dużo, nie oszukujmy się. No to póki co na razie fasolki zbieramy tylko i wyłącznie. Z książek. Ale ja szukam konkretnej książki, ponieważ potrzebuję tej konkretnej książki, by pójść dalej z fabułą i mam nadzieję, że ona gdzieś tu będzie, bo nie ręczę za siebie. Okej, dobra, więc troszeczkę się doedukowałem i jeszcze raz sobie na spokojnie przeczytałem nasze misje, które mamy do zrobienia. I okazuje się, że teraz musimy lecieć na błonie Hogwartu i tam poszukać itemu, który pozwoli nam ruszyć dalej z Koksem. Tak więc, przepraszam, ja w tym momencie się zajebałem gównem, brzydko mówiąc. O, i znowu stracimy 5 punktów. Fajnie. Mieliśmy 110, mamy teraz 100. 10 punktów straciliśmy przez to, że tutaj te przygłupy chodzą. Kurde, myślałem, że ucieknę. Ja sam obok niego przyszedłem, on nawet nie zauważył, nawet się w lewo nie spojrzał. Co za typ. No dobrze zatem, skoro stąd wyszliśmy, to teraz wypadałoby iść na sam jutęki dół i za chwilę sobie zapisać, ponieważ coś czuję, że na dole jest gromadka prefektów, którzy spowodują, że znowu będę tracił punkty, a ja nie chcę tracić punktów. Ja bym bardzo nie chciał tracić punktów, więc zapiszmy sobie. Pewnie, że tak. Czemu by nie? I teraz możemy ruszać. Możemy przejść dalej. Szybko, dobrze, patrzcie kurde na to, jak żeśmy kurde uciekli od tych zasrańców. Trzeba mieć na nich patent. Ja już mam patent na nich, tak więc skradanka jest moim ulubionym zajęciem w serii Harry'ego Pottera. Jesteśmy na błoniach Hogwartu, moi drodzy. Teraz
Jesteśmy w dupie. Bo tam jest uczeń, który zaraz tu przyjdzie. Wtedy będziemy musieli wybiec w tamtą stronę. I to ja takim całkiem... No właśnie. Hey, you! Teraz, chowając się tutaj, musimy mniej więcej sprawdzić, gdzie jest lekcja zielarstwa, gdzie będzie. Ona jest tam. Ale pytanie, czy żaden prefekt mnie teraz nie spotka? O Jezus Maria, to znowu one. Kręcą tutaj te zasrane wilki. Dobra, idziemy tutaj. Idziemy, 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 dokładnie tak. Dobrze, dobrze, bardzo mi się to podoba. Bardzo sprytnie nam poszło, tylko szkoda, że tyle punktów po drodze straciliśmy. Bo trochę to boli, ale mniejsza już z tym. Jesteśmy na... Orety kotlety, proszę państwa, co tam na nas w środku czeka? Otwórzmy sobie. Nie możemy tędy przejść. A co to znaczy? Co to ma znaczyć? Jak my mamy się tutaj dostać teraz? Może dachem? Przydałoby się jakoś dachem tam dostać, bo tam ewidentnie do środka trzeba się dostać. Ewentualnie zawsze można zobaczyć tutaj, czy czasem nie ma jakiejś szpary. O! Patrzcie, widzicie? Przecież możemy to tak wziąć sobie. Ej, to jest pomysł! Właśnie, przecież zapomniałem, że możemy trzymać te... Poczekajcie, ja wiem, jak to zrobimy. Kurde, że też mamy takie możliwości. To jest właśnie fajne. To jest właśnie fajne w tych Harry Potterach na PS2. Widzicie? Właśnie w ten sposób można przejść, w ten sposób można sobie ułatwić drogę. Więc teraz poszukujemy... Oj, nie tego. Tu moglibyśmy w sumie sobie zrobić eliksir, ale ja nie po to. Ja przyszedłem po tego tutaj cwancysia. Hehehe. Proszę mi to zabrać. Kartę. Chyba to będzie 16 już, co nie? Tak jest, 16. Wejdźmy w folio magii. Kogo tym razem mamy? Helga Hufflepuff. Dobra. To już nawet nie trzeba tego tłumaczyć, bo wszyscy wiemy, jak wygląda polskie tłumaczenie tego. Po prostu jeden z domów nosi jej nazwisko. Tyle. Całe tłumaczenie. No, i nauczyliśmy się czaru Defindo w ten oto sposób. Możemy sobie go przypisać pod trójkąt i w tym momencie mamy nauczony czar Defindo, więc teraz możemy wrócić z powrotem do Hermiony i uratować Neville'a z tarapatów. Ponieważ tak, gra wręcz wymagała, byśmy nauczyli się teraz tego czaru. I co jest zabawne, nie musimy się uczyć na lekcji zielarstwa Defindo, tylko po prostu nauczyliśmy się go czytając książkę. Tak więc bardzo fajnie, podoba mi się coś takiego. I teraz myślę, że wypadałoby zrobić cięcie i jakoś wrócić do tego Hogwartu. Tak więc ja już wam nie będę pokazywał dalszej tej drogi, no chyba, że coś ciekawego po drodze odkryję. I widzimy się w takim razie już przy Hermionie, jak będzie tam stała i czekała na nas. Ewentualnie w Hogwarcie, żeby wyminąć prefektów. Bo to może być zabawne całkiem, moja batalia z tymi przygłupami. I kurde, jak ten Hogwart pięknie wygląda. Ja wiem, że już to mówiłem, ale po prostu to nocą wygląda jeszcze piękniej niż za dnia. Po prostu.